Jacek Karnowski, witam państwa serdecznie, ze mną Marek Pyza, Marcin Wikło i mam do was pytanie, panowie. Dlaczego lewica nie chce, nie lubi w pustyni, w puszczy? Pretekst do naszej dyskusji pochodzi z wypowiedzi publicznej towarzysza Gduli, to jest juniora, to jest poseł lewicy. Zobaczmy, posłuchajmy. Moja 11-letnia córka przebrnęła przez w pustyni i w puszczy. Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarchat. Kanon lektur w podstawówce nadaje się do kosza. Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci. Gdula, poseł lewicy, proszę państwa, w pustyni i w puszczy. Tutaj mam jedno z nowszych wydań. Mam też w domu gdzieś takie ładne, stare, wiecie, apetyczne. Dzieciaki, bardziej rasistowskie na pewno jeszcze. Dzieciaki tego, rozwlekły, no. Niestety nie byłem w stanie znaleźć, no ale w pustyni i w puszczy wiele wydań. No, książka, która formowała całe pokolenia. No ale czy nie ma racji Maciej Gdula, mówiąc, że tam jest kolonializm, rasizm, patriarchat? Ciekawe, gdzie ten patriarchat, swoją drogą, to nie bardzo o co to chodzi, że się Staś opiekował Nel, to o to chodzi? Wybacz, ciężko nadążyć za panem Gdulą, tak. Pana profesora Gduli, bo to profesor jest, pamiętajmy też. Więc ja sobie nie przypominam tego patriarchatu w pustyni i w puszczy, ale jak widziałem, co się dzieje, ale rzeczywiście, oczywiście on ma sporo racji i ta powieść Henryka Sienkiewicza wymagałaby paru korekt. Internauci są nieocenieni w tej sprawie. Mam kilka cytatów, chciałbym je publicznie zgłosić. Franz Nuklear Winter, tak się nazywa użytkownik Twittera. Bardzo intrygująco. I pisze tak. Zacząć podkładać ogień pod tą książkę, rozumiem, tak? Już w tym momencie? Nie, jeszcze nie, bo możemy ją zmienić. I gdyby tak Nel zaciążyła ze Stasiem, ciążę usunęła, uciekła z Kalim, dokonała apostazji, wypowiedziała szahadę i przyjęła islam, to byłaby gituwa. Słuchajcie, ale wy się śmiejecie, ostatnio obejrzałem trzecią część filmu Kogel Mogel. Film, który się skupia wokół wielkiej miłości, małżeństwa tej głównej pary bohaterów, prawda? No jest ciepłym, rodzinnym filmem. Słuchajcie, w trzeciej części oni zrobili z tego męża, z tej Kasi, narkomana, który ucieka z jakąś Azjatką, no pali wszystko marihuanę w Amsterdamie i nie chce wracać do żony. Może to wszystko po prostu w kierunku Netflixa i to jest wersja Netflixowa. To jest wszystko Netflixowa. Jak słyszę, że ktoś kręci kontynuację, to się robi blady, no ale tutaj, no co jeszcze? Nie, no bo ktoś pyta, czy to nie byłaby przypadkiem pedofilia, gdyby Nel zaciążyła ze Stasiem, na co inny użytkownik odpowiada, nie, bo Staś nie był księdzem. To jest jakby oczywiste. No i inni piszą, że można by wprowadzić takie poprawki, ale pod warunkiem, że Kali identyfikuje się jako niebinarny biały homoseksualista. I bardzo dużo jest takich głosów i to jest prawda. Rzeczywiście ta cała nasza lewacka dyskusja zmierza w tę stronę. Jeśli nie ma takich wątków, no to coś jest B. No macie tutaj parę książek, które wszystkie powinniśmy na takim stosiku teraz ułożyć. To jeszcze jeden tweet Macieja Gduli. Zobaczmy, teraz już ja odczytam. Zapytany, co w zamian, jaką on ma propozycję listy lektur, odpowiedział: zamiast w pustyni i w puszczy proponuję Cyryl, gdzie jesteś, Woroszylskiego, zamiast Chłopców z placu broni wojnę, która ocaliła mi życie, i zamiast Kamieni na szaniec pamiętnik z powstania warszawskiego Białoszewskiego. Ta ostatnia propozycja jest najciekawsza, bo zobaczcie, Kamienie na szaniec, piękne, najpiękniejsze wzory wychowawcze postawy żołnierskiej, patriotycznej, jaką mamy w polskiej literaturze. On proponuje w zamian, prawda, pamiętnik z powstania warszawskiego, czyli taka klasyczna literatura antyheroiczna, która obrzydza każdy wysiłek. No to jest też ważna perspektywa, ten Białoszewski, tak, ale jeżeli to będzie jedyna perspektywa. Ale Białoszewski również, jakbym dołożyłbym Białoszewskiego i będzie wtedy w porządku. Nie, no Białoszewski jest, tylko on proponuje zamiast, rozumiem. Aha. Tutaj, że natomiast dziwne, że Kamienie na szaniec, bo wydaje mi się, że parę lat temu już ustalono, że to jest jednak pozycja gejowska. Tak, były takie badania. Dorabiano tam rzeczywiście. Natomiast to jest to towarzystwo, które te tabliczki na ulicach zmienia, tak? Jeśli jest ulica Żołnierzy Wyklętych, to zmienia na Ofiar Żołnierzy Wyklętych. Rzeczywiście, no, ciąży im to, że od 10 lat to stało się sprawą narodową i jakby bardziej wyświetlane są zbrodnie, a podnoszeni są ci bohaterowie do góry, czyli tam, gdzie powinni być. No. W pustyni, proszę państwa, książka, no, którą, nie wiem jak wasze dzieci, bo moje przyjmują bardzo pozytywnie. Znaczy, to jest wciąż aktualna książka. Staś był wielkim patriotą, dzielnym chłopcem, który opiekował się
się Nel do końca. A może to o to chodzi? Może chodzi o to, żeby każdy brakuje, był samotny. Tam. No ale co na przykład z Robinsonem Crusoe? Tu naprawdę piękne wydanie, takie wiecie. Takie miałem. Rarytas, tak, coś takiego zdobyć. Nasza księgarnia. Mój ulubiony fragment, jak Robinson Crusoe pierwszy raz rozpala ogień i gotuje rosół. I co wtedy mówi, jak rozpalił ogień? Teraz naprawdę jestem już uratowany. Ogień go uratował. No ale też piętaszek, kolonializm, prawda? Rasizm, to jest jasne. Piętaszek jako głuptas przedstawiony, tak, którego wprowadza do białego. No też można by przegonić z naszej literatury. Na stosik, godło, na stosik, to będzie no. Oczywiście. Ale dalej, proszę państwa. Lalka Bolesława Prusa. Tutaj tom drugi akurat. Wyzysk. Tutaj są wątki, które by dzisiaj naprawdę nie przeszły. Na przykład taki jest w tomie pierwszym o Żydach. Żydzi, panie Żydzi, jak zwąchają jego projekta, dadzą mu łupnia. Co tam Żydzi? Żydzi, mówię, Żydzi. Wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jak Wokulski, jakiś Wokulski. Nie Żyd, a nawet Meches. Kto wie, co gorsze, Żyd czy szlachcic. Taki portret społeczeństwa. No, był wówczas antysemityzm, bo to były też czasy rodzenia się nowożytnych narodów, walki konkurencyjnej. To, co z lalki, ja bardziej i opisał to Prus, tak? No, ale też można powiedzieć, ktoś sięgnie, zaczerpnie i potraktuje to jako, nie wiem, wskazówki do świata znaczy, współczesnego. Wyrwanie jednego zdania rzeczywiście może być kłopotliwe, natomiast ja pamiętam tę książkę jako pokazanie tych społeczności przenikających się ze sobą, żyjących obok siebie. No taka była Warszawa, tak? Bardzo wielokulturowa, taka była Polska. Więc bardziej bym w tym kierunku poszedł, ale no ja rozumiem, że tak jak palimy, no to palmy konsekwentnie. I razem z lalką na jednym stosie, rozumiem, ziemię obiecaną kładziemy. No dobra, ale przerabiamy na przykład Crusoe, czy w pustyni w puszczy, w multikulturalnym społeczeństwie i w klasie obok naszych dzieci siedzi czarnoskóry. Przybysz, imigrant. I wszyscy mówią na niego na przerwie. I jak on się czuje. I wszyscy tak? Mówią piętaszku. To też jest taki skutek imigracji, prawda? Słuchajcie, ja mam dzieci z Bullerbyn, bo prosiłeś o to, żeby przynieść swoje książki. Znaczy nie mam. A to jeszcze takich, za chwilę, Marcinie, nie, bo jeszcze jedno. Bo jeszcze jedno. Jeszcze jedno, za chwileczkę. I już nie było już nikogo. Agata Christie, jedna z jej lepszych powieści, bardzo wysoko w takich rankingach kryminałów wszechczasów. Tytuł oryginału: Dziesięciu Murzynków. Dziesięciu Murzynków, Ten Little Niggers, taki wierszyk, który się jest takim motywem w tej książce. A z którego roku jest wydanie? Że słuchajcie, 39 rok, pierwsze wydanie. Ale to wydanie, że taki tytuł jest polski. Ale posłuchajcie, już w 40 roku w Stanach Zjednoczonych przerobiono na i nie było już nikogo. Już w 40 roku przerobiono, ale co ciekawe, na przykład w wersji filmowej zamiast 10 Murzynków w wierszyku jest 10 żołnierzyków. No, także może czarnoskórzy żołnierzyki też wciąż przerobiono. No. Także polski tytuł i nie było już nikogo używany jest od 2004 roku. 10 małych Indian też się pojawia oraz 10 małych żołnierzyków, także wszystko można przerobić. No. Widzę, że masz książkę, która jest, którą w zasadzie ja powinienem przynieść, bo ją bardzo lubię, ale jest gdzieś u mojej mamy w ale biblioteczce. To już, czy tutaj by się coś czegoś dopatrzyli, ja wiem. No, chyba nie. No nie wiem, książka obszerna. Więc Tajemnicza wyspa, Juliusz Verne i cała ta jego podróżnicza saga, natomiast jakby tak, myślę, że coś by tam na pewno wyjął. To jednak świat był zbyt wielobarwny, żeby czegoś tam nie znaleźć. Czytałem tę książkę wielokrotnie, Grzegorz Górny powiedział mi, że pierwotnie bohaterem miał być Polak. Były powstaniec styczniowy, który buduje łódź podwodną i mści się na Rosjanach, ostatecznie skończyło się na Hindusie, który walczy z Brytyjczykami i Amerykanami, także no tutaj... Minęła nas wielka przygoda. Wielkie mam zaległości z dzieciństwa, bo Tajemniczej Wyspy nie czytałem niestety, ale już będzie co pożyczyć. 5 lat w balonie chyba mi się bardziej podobało, ale Tajemnicza Wyspa to jest super książka, tak. Co? Marcinie, tak. Słuchajcie, książka absolutnie inspirująca, tak, dla dzieciaków. Któż z nas nie wyrywał zęba, zawiązując nitkę i potem przyciągając do klamki, kiedy się zęby w dzieciństwie ruszały, to oczywiście z dzieci z Bullerbyn. Któż nie myślał o tym, że dość kłopotliwe było wdrapywanie się z powrotem aż do Bullerbyn i Lasse cały czas opowiadał o tym pagórku, który wymyśli i który będzie się sam obracał. Oczywiście, że chodząc na sanki, myśleliśmy o tym, że fajnie się zjeżdża, ale potem trzeba jednak wchodzić w górę.
takie normalne, dziecięce, fajne przygody, które wszyscy z dzieciństwa pamiętamy, w takiej książce, która zaczyna się takimi słowami. Nazywam się Liza, jestem dziewczynką, to chyba od razu widać z imienia. I mnie się wydaje, że to już absolutnie tę książkę przekreśla. Tak nie będzie. Więc słuchajcie, to znaczy tak, książka, w której są dzieci, są dziewczynki i są chłopcy. Absolutnie różny podział, chłopcy się bawią z chłopcami, dziewczynki dziewczynkami, czasami razem, ale jednak podział na te zabawy jest. Myślę, że tutaj by się naprawdę dużo znalazło do podważenia. Taki myślę, Dzieci z Bullerbyn to jest taki, bo to jest jednak lewicowy nurt literatury, w sensie, że no to jest Szwecja, socjaldemokracja i zobaczcie, od czegoś bardzo ciepłego, prorodzinnego, akcentującego relacje międzyludzkie, rodzinność, no doszli do świata współczesnego, który jest piekłem, tak, w którym wszyscy mają do wszystkich pretensje, w którym rodzina to jest trauma, w którym się wychodzi z pretensjami do rodziców, do rodzeństwa, w którym się właściwie potem się żyje jak jakiś samotny kokon, prawda, gdzieś na bezludnej wyspie, bo relacje z ludźmi są strasznym obciążeniem. No, gdzie ten świat doszedł, zwariował. Nie czytali po prostu tych książek. Gdula to raczej czytał, Dzieci z Bullerbyn, ale tam w tej Skandynawii, no przecież oni to wszyscy czytali, tak, wydania 47, 49, 52 rok, podejrzewam, że całe skandynawskie pokolenia wychowały się bo mi widzę, że Marek Pyza ma zapalniczkę. Tak, ale to nie, przepraszam, to na cały stosik to chyba odłożymy. Ja nie przyniosę moich ulubionych. No dobrze, ale słuchajcie, takie poważne pytanie, czy to w Polsce przejdzie? Czy to w Polsce przejdzie? Nie, to w Polsce nie przejdzie, oczywiście, że nie. Ale idzie w tym kierunku. Dlaczego nie przejdzie? No przychodzi rząd Platformy, rząd Hołowni, rząd Lewicy. Nowy kanon lektur nie ma. Wiesz, to łatwo wyjść na ulicę i po prostu odkręcić jedną tabliczkę i przekręcić drugą, tak? To jest takie zaznaczanie terenu. Przyjdzie minister, który powie, w tym kanonie to się nie mieści i zmieni. No i co, żeby to odkręcić, no to trzeba ewentualnie będzie poczekać na następnego albo następnego ministra. No czyli nie wierzycie w bunt społeczny, krótko mówiąc, i w to, że jednak rodzice mają... No, ten bunt społeczny na razie jest po naszej stronie, no. No ale jeśli pójdą w kierunku takiej szajby, no to będzie i po tej stronie. To jest, znaczy, to jest taki problem, zależność. Że oni kreują pewne problemy. Mówią tak, w pustyni i w puszczy to jest problem. To jest problem i będą mówili, że to jest problem. Na początku my się śmiejemy, potem będzie coraz bardziej poważnie. To jest niebezpieczne, bo my się z tego trochę później na przykład zrobią tak, doprowadzą do sytuacji, w której nie wiem, no ktoś będzie chciał napisać referat czy esej o w pustyni i w puszczy. I zacznie być wokół tego taka atmosfera, że nie bardzo wypada, no to nawet rodzice powiedzą, wiesz co, wybierz coś innego, nauczycielka powie, wybierz coś innego i tak to się powoli eliminuje. No właśnie, bo my się z tego śmiejemy, a kierunek jest jakby już wyznaczony i to mnie niepokoi, tak, bo ty mówisz bunt społeczny, ale no, na razie nie ma tak naprawdę powodu, możemy to obśmiać, możemy sobie tutaj pożartować, ale nie ma powodu, żeby wyjść na ulicę i z transparentami będziemy bronić Sienkiewicza, będziemy bronić pustyni w puszczy. Na razie to są tylko jakieś dyrdy małe przedstawiane. Na Twitterze. Nie, to jest początek. Zostałby ministrem edukacji pan profesor Gdula, no to wtedy mielibyśmy protesty. No, ale wiecie, że pod koniec rządów Platformy to już był taki klimat, żeby to czyścić. To już był taki... Będzie za późno już wtedy. Jak pan profesor Gdula, nie wiem, ale tak się zastanawiam głośno. Natomiast jak pan profesor Gdula będzie ministrem, to ten kanon będzie już inny. Więc plasterek, po plasterku. A ty, Marku, jaką byś książkę polecił z dzieciństwa? Moją ulubioną książką w dzieciństwie było Do przerwy 01 Adama Bachdaja, więc jest to rzecz... Niezdrowej rywalizacji. Po pierwsze, tam jest o niezdrowej rywalizacji, tam też nie ma za bardzo dziewczyn w tej książce, bo ona opowiada o tym, jak chłopaki gdzieś wśród gruzów powojennej Warszawy organizują takie osiedlowe drużyny piłkarskie. Chłopak czytał chłopięce książki, to jest już jakieś w ogóle... O piłkarzach, o ludziach, którzy chcieli zostać piłkarzami, drużyna Huraganu Warszawa. Tę książkę czytałem parokrotnie. No i Tytus przede wszystkim. Tytus, Romek i Atomek. Ale wydaje mi się, że Tytus nie jest zagrożony, bo jak tak sobie spojrzymy z tej dzisiejszej lewackiej perspektywy, no to tak, mamy tam małpę, której nikt nie chce zjeść, ale chce ją uczłowieczyć. Zastęp samych chłopaków. Sylwia Spurek byłaby zachwycona. Są tam harcerze, nie ma żadnej harcerki, no ale ten Atomek jest trochę podejrzany. Moim zdaniem tam są jakieś ukryte wątki gejowskie, więc nikt się nie będzie za Tytusa zabierał. Myślę, że puentą tutaj naszej rozmowy jest fakt, że no niestety doszliśmy do takich czasów, w których zmiana polityczna będzie oznaczała też potężną zmianę kulturową, tak? Będzie oznaczała po prostu
rewolucję. Za poważnie, oczywiście, że tak. No widzimy to na tym nieszczęsnym Netflixie, niemal każdej jego produkcji. I co to? Boję się zacząć kajka i kokosza. Proszę państwa, to była druga część. Za chwilę trzecie pytanie. Zostańcie z nami.